miałem być tak naprawdę córeczką. Eee, grubsonką. Tak, grubsonką, ale no psikusa, widzisz, <grystanie> zrobiłem. No słuchajcie, jest grubo, przynajmniej na razie na stole. A będzie jeszcze ciekawiej. Za chwilę pojawi się polski producent muzyczny, raper z Rybnika, chłopak, który zaczął karierę w latach 90. i już wtedy był na szczycie. A teraz jest tylko lepiej. Grubson. Szczęcie... Cześć chłopaku. Witam serdecznie. Jak do ciebie mówią tak wiesz kumple? <laughs> Tomek, Gruby, Grubson. Ja pozostanę po Grubsonie. Fajnie brzmi. Drzbiecik, a nie twardy kart? Kiedyś, kiedyś tak. Pamiętam jak, jak jeszcze grałem więcej imprez dj to Mówili, twa twardykark. jeszcze twardy z, innym, kark. z innym akcentowaniem, tak. A to istotne, zwłaszcza u DJ co? bo to <grym> Do, chyba stamtąd się wzięło. Tak, tak. Yy, śmiali się ze mnie. Ja też zresztą się śmiałem z tego, że miałem zawsze zakwasy na drugi dzień, ponieważ całą moc prowadziłem imprezę, imprezę i I yy, yy, po prostu zakwasy od, od ruszania głową do, do rytmu. <śla> tak się wkręcałem w muzykę. A teraz chyba ruszasz głową do podziękowań. Jak wszyscy mówią komplementy na temat płyty, co? <śla> <śla> Dokładnie tak. <śla> no i mamy próbkę, właśnie. No i tu stoi, prawda? Nie tak. tylko płyta, ale i książka, bo proszę państwa, ten pan uwielbia eksperymentować. Tak jest. A tym razem zaskoczył nas, bo muza i powieść, więc się dzieje. Tak, właśnie książka Serca Twojego Przemka Corso zainspirowała mnie e, do napisania utworu. Ja pamiętam, jak wysyłał mi Przemek e, w rozdziałach. On najpierw, na początek wysłał mi trzy, trzy rozdziały tylko i, i zapytał, co myślisz, e, żeby napisać taką książkę. Ja mówię, słuchaj, powiem ci szczerze, że to jest najlepsza rzecz, jaką napisałeś, tylko trzy rozdziały. I co tydzień mi wysyłał e, kolejny rozdział, więc ja musiałem czekać, jak na jakiś odcinek serialu. Twoje płyty, twoje utwory sprzedają się jak świeże bułeczki? Ha! No a Właściwie ta historia zaczęła się od pewnej bułki w Chorwacji. Dokładnie tak. Siedząc na wyrandzie i, i re relaksując się w cieniu drzew figowych, nagle przychodził jakiś facet i mówi, cześć, może potrzebujesz czegoś ze sklepu. Patrzę, no, faktycznie, w sumie nie mam pieczywa. I mówię do niego, spoko, możesz kupić bułki. Nie spodziewało się, że przez bułki Taka podróż będzie nas czekać. Sam zastanawiałem się, jak, wyobrażałem sobie, jak to jest, jakby to było, gdyby mój ulubiony artysta przyjechał do mnie do domu, zapukał ja mu otworzył drzwi i patrzę i wręcza mi płytę. Dałbyś mu tak? bułkę. Doprosiłem go na kawę i poczęto mu bułką. Gdybym miał, oczywiście. Ale naprawdę, i, i, i to, było, to, było, to było niesamowite, e, widzieć tą radość e, na twarzy. Grubson, gruby. A twój brat to chudy. Dobry zestaw, grubszy i chudszy. Dokładnie i chudszy. Tak, tak. I to od niego wszystko się zaczęło. On zaraził cię muzyką? E, to jest mało powiedziane, że zaraził muzyką. On pokazał mi, e, uświadomił mnie wtedy, że mm, nie warto się zamykać, na jeden gatunek muzyczny, tylko warto mieć otwartą głowę i słuchać różnej muzyki. Poszerzanie horyzontów i otwartość na drugiego człowieka, na kulturę, na zupełnie coś innego jest piękne, bo to rozwija bardzo. Czy ty masz trzech braci? Trzech. Tak. Wow. Nie miałem łatwo, <noise> bo byłem najmłodszy. I, mm, no i moi bracia wiesz, no 10 lat starszy, 12 i 14 lat. Także Aha. ja byłem tym takim naprawdę najmłodszym. Miałem być, miałem być tak naprawdę córeczką. E, grupsonką. Tak, sąką, ale no, psikusa widzisz. <noise> Zrobiłem. Słuchaj, ile czasu minęło od na szczycie? 12 lat. No jak ten szczyt teraz widzisz? E, wiesz co, piękne jest to, że dla mnie e, szczytów jest wiele. – I liczy się droga? Yy, – I najważniejsza jest droga. Yy, oczywiście szczyt jest ważny, bo to jest tak naprawdę twój cel. Jakiś tak, bierzesz sobie jakiś cel, yy, idziesz, ale najpiękniejsza jest droga. – Grubson, wielka muza, wielkie wow, serce. Dzięki bardzo. Wow, no i dzięki. tekściory też świetne. Brawo. Dzięki. Pozdrawiamy serdecznie. No i powodzenia z płytą. Kupujcie, tak słuchajcie, oglądajcie klipy. – Dużo miłości. I... Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących twoich ulubionych artystów, koniecznie subskrybuj nasz kanał i nie zapomnij dać łapki w górę. Do zobaczenia!